Zajęcia pierwszej pomocy i pierwszej pomocy lekarskiej, którą regularnie prowadzimy dla naszych lekarzy, są bardzo potrzebne. Potrzebne są wszystkim, nie tylko lekarzom, nie tylko lekarzom dentystom, ale każdemu z nas. Najwięcej przypadków pierwszej pomocy tak naprawdę to występuje nie w gabinetach, tylko występuje poza nimi. To jest w tramwaju, na ulicy, na dworcu i każdy z nas powinien umieć udzielić pierwszej pomocy. Dlatego szkolimy naszych lekarzy, dlatego szkolimy cały nasz personel medyczny, łącznie z rejestratorkami medycznymi, asystentki dentystyczne, bo na świecie to jest po prostu w tej chwili i modne, i potrzebne, i świat wie, że to jest potrzebne, natomiast w Polsce nie wszyscy są szkoleni i nie wszyscy uważają, że to w jakikolwiek sposób jest pomocne na co dzień w udzielaniu pierwszej pomocy, która jest bardzo istotna, bo w tym momencie pacjent może przeżyć, który ma zawał, który ma wstrząs anafilaktyczny. Przecież słyszy się w telewizji takie sytuacje, że kogoś ugryzie pszczoła, prawda? Czy jakieś inne sytuacje, które jeżeli zostanie udzielona dobrze ta pierwsza pomoc, już nie mówię o pomocy lekarskiej nawet w gabinecie, gdzie mamy i sprzęt, i środki, tylko ta pierwsza taka podstawowa zupełnie pomoc potrafi uratować pacjentowi życie. I nie wystarczy zdecydowanie to, że lekarz skończył studia medyczne i potem przez 20 lat na przykład nie uczył się, jak udzielać pierwszej pomocy. Po pierwsze, normy się zmieniają i cały czas są nowe wytyczne, jak tej pierwszej pomocy udzielać w sposób skuteczny i w jaki sposób ta pomoc powinna być zorganizowana. Kurs ten wiele mi dał. Nowe mam spojrzenie na to, jak należy tej pomocy udzielać. Zasady się zmieniają. Zapomina się również z biegiem czasu, jak to należy prawidłowo wykonywać. Natomiast tutaj było to bardzo wielokrotnie powtarzane, łatwo to zapamiętać. No i myślę, że w przyszłości będę mogła tej pomocy udzielić. Jest to również ważne, żeby lekarz przede wszystkim mógł udzielić pomocy. Te szkolenia mają na celu uświadomienie społeczeństwa, czyli tej grupy osób, które na co dzień nie mają do czynienia z medycyną, o tym, jak ważna jest ta pierwsza pomoc wśród własnych rodzin, tak? Wśród osób trzecich. No, codziennie wśród tych osób przebywamy. Tak? Nie zdajemy sobie na co dzień sprawy z tego, jak to jest ważna rzecz i że może się nam w każdej chwili przydać. Można na pewno zaobserwować coraz większą chęć wśród naszego społeczeństwa do szkolenia się właśnie z tego zakresu. No i przede wszystkim muszę nawet stwierdzić taki fakt, że nawet wśród służb medycznych, tak, również są takie chęci. I to wcale nie jest wstyd, tak? To nie jest wcale uznawane jako gorsze, tylko chęć odświeżenia tej wiedzy, tym bardziej, że regulują tym troszeczkę wytyczne, wyznaczają pewne granice, w których my się poruszamy i na podstawie których szkolimy, i one się zmieniają, więc możliwość przypominania sobie i aktualizowania tej wiedzy przede wszystkim jest bezcenna, ja uważam. Prawidłowe uciski. Boczny pacjent przestał oddychać, została ułożona. Odsuń się od pacjenta. Scenariusz szkoleniowy. Nie, za szybko. Nie podświetliło się panu. Scenariusz szkoleniowy. Jeszcze serduszko. 4. Chłodne i ono się po prostu leczy z tego tytułu. Ten atak epilepsji ustąpi. No i w tym momencie pani dalsze postępowanie. Czyli tak, sprawdzamy, jaki jest kontakt. Proszę, to teraz pani sprawdzam oddech. Pani powiadamia, tak, pogotowie będzie za 7 minut, pani sprawdza oddech.
60 sekund, sobie Pani. Jeszcze prosiłbym, żeby to udrożnienie dróg oddechowych jeszcze bardziej tak pokazać. Tak, no nie. Oj, broń Boże, tak wyrzucam. Jako jeden z obsługi, tak? Oczywiście ja do końca nie umiem udzielać tej pierwszej pomocy, ale Pani będzie